Rezerwat Kazantypski to malowniczy niewielki półwysep na brzegu Morza Azowskiego. Leżące u nasady półwyspu miasteczko Szołkino po rezygnacji budowy elektrowni atomowej pełni obecnie rolę kurortu. Patrząc na północny zachód z plaży przy pensjonacie Wizji, widać półwysep Kazantypski. Aby tam dojechać, trzeba jednak nadłożyć sporo drogi. To już rezerwat Kazantypski. Na Zatokę Kazantypską i gdzieś tam na horyzoncie jest pensjonat Wizin. Półwysep Kazantypski był przed wiekami zamieszkały, a osada nosiła nazwę Gerakleja. Miasto Gerakleja. Wybudowane przez Greków. Nad tupomojkiem będzie пещерка. Увидите, taka дырка на столе. Она в туалет может. Прощай. И мечты, и покой. Но боль не закрывшихся ран останется вечно со мной. Ямщик, не гони лошадей. Итак. Мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Ямщик, а ну гони. Oto jedno z magicznych miejsc, odwiedzane do dziś przez liczne sekty. To są kamienie, które pokażą strony świata. Nie znaleźli zachodniego kamienia. Nawet uczeni zgadzają się, że kamień jest i po prostu prawie nie zdał.
plaża przy rezerwacie kazantypskim. A to już Czołgino i kolejka do kwasu chlebowego. A to mój napój taki o. Plaża Czołgino. I deptak z licznymi atrakcjami, głównie dla naszych pań. Thank you.
No normalnie. Demonstracja zakupionego ręcznika z herbem i mapą Krymu. Oto resztki zaniechanej elektrowni atomowej.